to już 106 odcinek, pokaż co potrafisz. I o dziwo, dopiero w 106 odcinku pokazuje czołg, który jest naprawdę jest zajebiście charakterystyczny. Widzicie, jeździ w ziemi. Nie, oczywiście ten Bóg... Witam serdecznie autora tej bitwy, czyli Dużego Pociska. Witam, dzień dobry. Wytłumaczmy teraz, o co chodzi, że tak znikłeś. To jest mecz z patcha 8.4, a ta mapa chyba została trochę wymodelowana w inny sposób. Jest mapa Malinówka, jest z nami też New Multi. Dzień dobry. No, więc tak, no to na samym początku Duży Pocisku, opowiedz nam, co tu chciałeś zrobić tym czołgiem na tej mapie. Standardowo, jak ma się na 100% kamuflaż, jeżdżę w krzaczki, żeby coś wyspotować. Udało mi się wyspotować trochę drużyny, po czym zacząłem sobie strzelać czołgi. Właśnie, spotowały się jak stały i dostawały plombę. No, tu już musiałeś zmienić trochę pozycję. No niestety, jak widać, teraz utonąłeś nam w ziemi. Ten jeszcze system, ta powtórka. Olo! Jezu, gościli to nad czołg. No... A propos właśnie, ale to nie jest takie śmieszne, bo w przyszłości ma być Tedek, który będzie mieć możliwość opuszczania, nie? Cooldown, nie wiem czy słyszałeś o tym. E25 Premium Tank, no, Tank Destroyer. No. Czyli on jak zrobi tak zwany cooldown, to już nie będzie mógł obracać gąsienicami, nie? No nie wiadomo jak to będzie wyglądać. Nie wiadomo. No. W każdym razie T-71, on jak widzicie ma 6 pocisków. O, znikłeś nam. 6 pocisków. Lol, patrzcie, ale ma tą miejscówkę. Ninja. O lol. Zmienili, bo przy tej wody nie było całkowicie. Nie dało się zjechać do wody. No ale tajna kryjówka. No tak, mogę wspomnieć ogólnie o T-71, że niedawno zaczął się pojawiać w turniejach na 7 ten czołg. To musiało boleć. No, i z dobrymi sukcesami? No, tak naprawdę drużyny go teraz wykorzystują. On jest bardzo fajny, bo jest mały. Szybki. Jest bardzo mały, ma bardzo dobry kamuflaż. Może się kryć pod ziemią. Tak, może się kryć pod ziemią. I jeszcze do tego, jak jest w ziemi, to jeszcze możesz strzelać 6 pestek, tak? A na złocie ma dobrą penetrację, tak? 6 pestek i... Ty, teraz jestem nad ziemią. Teraz latam. Ja latam. Teraz latasz. O LOL! LOL 2. Ja latam. Oh my god, ale... Ja latam. Tak ta mapa się różni? Z patcha 8.4? No właśnie nie wiem, ale lata. O lol. To jest po prostu magiczny czołg, nie? Znowu. Kurde, samoloty. Patrzcie. War Thunder? WG mnie zbanuje, mówię wam. Za cheaty. Ciekawe jakby wysłać to Wargamingowi, co by odpowiedzieli na to. Mi się oczywiście ten czołg bardzo, bardzo podobał, ale zdecydowanie lepsze damage robiłem średnie na następnych czołgach. To wiadomo dlaczego, bo T69 rzuca na ósemki, a T71... O, w powietrzu! Oh, fuck. On zginął w powietrzu, tak? Co tu się dzieje? Czołgi latają. Czołgi w ziemi pływają. To jest kurde... Górnik, ten czołg jest do kurde... pracy, kurde, w kopalniach. Nie no, to ale... było to, że patch wyszedł i zmieniło się całkowicie mapa. No, ale ja nie wiedziałem, że aż tak bardzo Malinówka się zmieniła. Zawsze minimalne jakieś no. Zmiany, albo... A to takie cuda. I to jest najlepszy sposób na zobaczenie, jak dokładnie te zmiany wyglądały. Po prostu wystarczy wziąć powtórkę z innego patcha i się przejechać szybkim czołgiem, nie? No dobrze, ale niektóre mapy się nie wgrają.
wyskoczy ci błąd. Dojdzie ci do końca ładowania i potem nic nie masz. Aha. Nieraz się otworzy, nieraz nie. I... O, latający typek. On pływa w powietrzu. No ciekawe, ciekawe, to jest. No, skakające tygrysy. Jak zanurkował w ziemię, nie? Oh fuck. Arty nie ma. To był plus duży, że arty nie było, no i... Znaczy, tak naprawdę coś. To dopiero w tym meczu pokażesz damage, nie? Bo jeszcze zrobisz ponad 3000 damage'u. Oprócz tego dostaniesz służbę patrolową. I co tam jeszcze dostałeś? Wsparcie, nie? Wsparcie. No. Najlepsze jest to, że na czołgu lajcie 7 tierze zarobiłeś ponad 100 tysięcy, nie? I to bez żadnych takich dodatków. Znaczy na czysto to było prawie 90 tysięcy, tam 86, czy coś takiego, czy 83. Ale ogólnie zarobione 100. No ogólnie tam ponad 100, no. Ale tutaj, no, ty 71 robisz mniej damage'a faja, robiłeś. No. No bo to jest czołg do spotowania, tak? On bardzo dobrze spotuje, tak? Kamo w ruchu. No. No ale tak naprawdę bardzo dobrze spotuje, ale jak już zostanie jeden na jeden na jakąś inną siódemkę albo ósemkę, no to... Nie, to wiadomo, to się spaziuje. Bo to jest sześć pocisków i teraz tak, średnio... Średni damage to jest coś koło 180? Nie, 150 tylko. Penetracja 175, ale zobaczcie... Na złocie 220 jest penetracja. Czyli no, to podobnie do XA3, tak? Troszeczkę mniej od XA3, troszeczkę mniej od Kingstagera, czyli jak no, walisz w bok, to wystarczy spokojnie. No. Tylko, że średnio 900 ma z całego pakietu. Pakiety ładujesz co chyba 17 sekund, nie? Czy już no, nie on jeszcze kłoszczony właśnie 17 sekund. No, bardzo no i szybko. Tutaj teraz zaczyna się ten damage porządny w bitwie. Co? Już nie podświetlony, ale Krzaczku. Już taki zwykły, nie? Czy... Tak, zwykły damage. Nie. Boli, zaczynają się pojawiać czołgi przeciwnika i próbuje coś paziować. Weszło jak w masło, przeciwnika! Prototyp został. Niezły strzał. Jeszcze raz i pójdzie w piach! To śmiesznie wygląda, bo według mnie to celuje w ziemię, co nie? No ja też mi się wydaje teraz, że w ziemię celuje, a... Tu nagle no, dostaje. Zanurkujesz teraz trochę. No teraz to jest ten E25. Szczerze, tak porządnie tej powtórki nie oglądałem. No ja też nie. Jestem trochę zdziwiony, no ale... Oraz. Ciężki jego los już jest. O, to 3-4 go zdjął. Myślałem, że ty go zabijesz. Jest nasz. Dorwaliśmy go. No i protka. O, teraz utrzymujesz się tylko na jednym kółeczku, a nie wiem. Ile miałeś po podświetleniu damage'a? Coś 3600 bodajże. 3600 chyba. Nie no, szkoda, że jakby wiesz, było więcej art, to byś zrobił na pewno dużo więcej, co nie? Wiadomo, że gdyby arta pruła i bym mniej damage'a miał. Zbicie. Biorąc pod uwagę, że jedna arta to i tak sporo. Podobało się, mam więcej. I tu właśnie, tu jest najważniejsza rzecz właśnie tych czołgów z magazynkiem, że one ten damage normalny robią najlepszy w drugiej połowie meczu, a damage po podświetleniu powinny się skupić w pierwszej połowie meczu. I tak się powinno grać, ale to prawie każdym czołgiem, nawet tymi wyższymi typu AMX-y 50-120. No. Nie tylko magazynkowce, bo T4 czy T4 też robią spota na początku. Dopiero później damage'a. No, niektórzy tylko robią spota na początku i giną. Giną. Taki banczata na przykład, to jest prawda. O! No. O!
Powstałeś? Padłeś, powstań. Oh my god. Oh fuck. No co? Taki? Jaki nas jest brzydki. Brzyda. Brzyda. Taki magiczny T-71. O lord. No i tu się zastanawiałem, gdzie jechać, żeby jeszcze nabić damage'a. No, a jeszcze sporo tego damage'a zrobisz, bo ta, tak jak mówię, to będzie z 4,5 tysiąca, nie? No, jak niektórzy lubią kampić, niektórzy wolą jeździć i tak to jest. Twardziej się radę. Bokiem stoi, bo nie widzę. Bokiem. Ale domy chyba przynieśli ciutkę. No. To jest oczywiście najlepszy twój wynik na tym czołgu, tak? Tak, to jest najlepszy. Ale ty tam widziałem, że masz ciekawe, już jeden meczyk pokazywałeś i sam to był T32. To tam miałeś prawie 3000. No a twój najlepszy wynik to też jest niezły, bo tam ponad 3,5 chyba tysiąca, nie? To prawdopodobnie na fałce, nie? Zrobione, czy na czym? Na fałce, to jeszcze jak był piątym tierem, to... No. Ale myślałem, że sobie zajadę coś tam się indziej, żeby być... mieć lepszy strzał na nich. Typek to... lata. Typek lata, kurwa! Jak go trafić, kurde? Ziemię? Podobało się. No teraz jak tą powtórkę sobie oglądam, to całkowicie inaczej. No, nie zauważyliśmy tego, no faktycznie, no ale jest to jakaś ciekawostka. Widać jak bardzo zmieniła się ta mapa, przez chociaż... skały? No, czyli ta skała też została przesunięta, nie? Bo w ogóle tej skały nie było. Aha, tam nie było. Ty! Aha, bo pisze 4.18, ale dużo było... Oj, w powietrzu zostałeś. No to... meczyk T71. Oczywiście jak ktoś z was zrobi jeszcze lepszy meczyk, to chętnie pokażemy, bo tutaj go trochę pokrzywiło. No i tyle. Duży pocisk i multi, i faja. No i dziękujemy za oglądanie. Dzięki. Na razie.